każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb w sieci. Dziś gościmy w oddziale 0196 Dobczyce Stadniki. Jest to nasza trzecia wizyta w hodowli Hanek Stasiak. Witamy wszystkich hodowców. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Dziś jako przedstawiciel hodowli jest z nami Grzesiek. Tak. Jak już tradycyjnie. Delegowany. Później jeszcze spróbujemy, żeby dołączył do nas Krzysiek. Może trochę poopowiada o gołębiach, o tym sezonie. Natomiast zaczniemy sobie od sezonu gołębi dorosłych, od podsumowania w ogóle, jak to przebiegało w waszej hodowli, no bo powiedzmy ostatnie dwa sezony były naprawdę udane dla was, widać było ten progres hodowli i można powiedzieć, że ten sezon jakby po raz kolejny udowadnia, że idzie to w dobrą stronę. Tak, sezon jest udany. Pogoda w kwietniu sprzyjała tak średnio, po prostu było zimno. Gołębie troszkę później były wypuszczone, z początkiem kwietnia, na przełomie marca, kwietnia. Puszczone w pary były, może cofnę się troszkę, puszczone w pary były koło 20 lutego. Wychowywały, tu nie ma żadnej zmiany, wychowywały po jednym młotku obiegowo. Gdzieś koło 20, po 20 kwietnia młode były oddzielone, zaczynało się wdowieństwo i pierwsze treningi gołębi. Pierwszego lotu od razu na wdowieństwo. Tak, tak, od razu już gołębnik jest czysty, z któregoś treningu po prostu gołębie wracają już do siebie i tak też to się odbywało do pierwszego lotu i od pierwszego lotu. Od razu na wstępie filmu warto zaznaczyć metodę, jaką lotujecie, bo lotujecie samymi samicami. Tak, nic się nie zmieniło kiedyś za 2019 przy wizycie i za namową w Jędrzejowie Rafała Pasonia przedstawiliśmy się na samiczki. Troszkę ilość tych samiczek w pierwszych latach kulała, aczkolwiek później już to jest, wyrównało się. W tamtym roku już był taki skład dość mocny i w tym roku też. W tym roku też już tak pozwalało to, żeby mocno obstawiać loty. Bo ten sezon, można powiedzieć, to był jeden z najcięższych sezonów, odkąd przedstawiliśmy się na lotowanie klasycznym wdowieństwem samic. Nie? Zdecydowanie ten początek sezonu zdecydowanie tak. Dużo wymagających lotów. Nie? Było bardzo dużo lotów pod wiatr. Drugi lot się nie odbył, po prostu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zarząd się tu wzorowo spisał, zrezygnował z tego lotu. Gołębie zostały przywiezione do sekcji, wybrane z koszy, że tak powiem.
bo oddziały, które zdecydowały się wypuścić, wtedy wyglądało to różnie. Raczej niekorzystnie. Tak jest. Ja jeszcze nawiążę do takiej rzeczy, no bo ta metoda, wiadomo, ma swoje plusy, minusy i tak dalej. Parę rzeczy trzeba przewidzieć. Przewidzieć trzeba na przykład to, które młode odsadzić do gołębnika lotowego, żeby tych samic było jak najwięcej. Więc no, to chciałbym zapytać, jak to przebiega u Was? To znaczy, do tego roku jeszcze tak tata jako oddziela to patrzy, ma swoje jakieś kryterium. Wychodzi to różnie. Wychodzi to różnie z delikatną przewagą samiczek, aczkolwiek chciałbym, żeby to było jeszcze, proporcja była taka, chociaż 80-70% samiczek, a 30 samczyków, a w tym roku jest tak gdzieś 55-60 samiczek, a młodych, po lotach młodych, bo już jesteśmy praktycznie po lotach młodych, wybiegam trochę w przyszłość, ale młodymi tylko tak przelecieliśmy, żeby trzy loty były w kabinie. No i zakończyliśmy sezon gołębie, teraz intensywnie się pierzą. Nie? Dosyć podjęliście taką stanowczą decyzję, chociaż był tam, powiedzmy, jeden taki wyjątkowy rodzynek, dla którego mógłby ten sezon jeszcze trochę potrwać, bo jeden konkurs tak naprawdę zabrakło. Tak, tak. Do czegoś fajnego, można powiedzieć, fajnego. Wielkiego, bo, fajnego. No bo młodego mieliście w tym sezonie, który usiadł pierwszy i drugi na oddział. Tak, usiadł pierwszy i drugi na oddział. Też troszkę o tym gołąbku. Jest to gołąbek od kolegi z Mielca, od Marka Wojnarskiego, którego pozdrawiam z wymiany. Tam wymieniliśmy się kilkoma gołębkami nawzajem. Jest to czysty, jakby powiedzieć, gołąb z hodowli, po gołębiach z hodowli braci Łepuch. Nie? To jest od góry samczyk, to jest Imbret Jules, a z dołu to jest z gołębi Marcel Albrecht, po oryginalnej samiczce od rodziny Łepuch. No, fajnie, ale niestety trzeci lot był przetrzymany, gołąbki były wypuszczone troszkę później, lot był taki szarpany, dziś zginęło 6 gołąbków, jeden doszedł, z tego lotu w sumie 5, koszowanek było 48 gołąbków, no i tak po dyskusji na uzupełnienie stada gołąbi dorosłych trzeba około 15 gołąbków. Tam jest samiczek gdzieś około 20-25. Decydowaliśmy, że po prostu odpuszczamy. Ważna jest przyszłość hodowli niż na siłę. I teraz zadam Ci jeszcze jedno pytanie, zanim omówimy ten sezon gołębi dorosłych, odnośnie gołębi młodych, bo możecie mieć porównanie jakieś z racji tego, że poprzednie sezony metoda lotowania wasza to było przyciemnianie tych gołębi młodych. Praktycznie, no można powiedzieć, że w ostatnich latach naprawdę te młode fajnie u was się spisywały. Natomiast w tym roku decyzja, żeby ich nie przyciemniać. Skąd taka decyzja? Jakie wnioski tej decyzji? Plusy, minusy, gdybyś mógł przedstawić tak pokrótce. Pokrótce przedstawimy to tak, że na pewno lotowanie gołębiami młodymi, zaciemnianymi jest to fajniejsza sprawa, tak kolokwialnie rzecz mówiąc. Te gołębie lepiej lecą, no fajnie mają na po prostu pokrywę, wszystko, jest ten gołąb ładny i wszystko, ale to wygląda tak. Gołębie przez zimę do jesieni, do zimy nie dopierzają, nie zostawiają po 2, po 3 piórka, przynajmniej u nas tak to się działo, nie? No i później jest, jeżeli na loty dorosłych też jest kłopot z tym, a te z naturalnego, no to one już gołąbki koniec października, w połowie października będą wypierzone, gotowe i dobre do lotu. Po prostu można nimi obstawiać pincetki, wszystko, nie, lecieć, nie. A tutaj trzeba było gołębie oszczędzać. Gdzieś zauważyliśmy, że te gołębie niedopierzane nie leciały tak, jakbyśmy chcieli. Nie leciały tak, jakbyśmy chcieli, z gołębi dobrych już, sprawdzonych, z fundamentu hodowli, z Fineke 324, z rudego, olimpijska obrączka 286 i z klumpa, z tego samczyka Odryśka Pawłowskiego, nawet prosto gołębie, te niespierzone, nie, spóźniały gdzieś te gołębie, coś ten, a jeszcze tak się stało, że później wycofaliśmy te gołębie jako roczne po 3-4 lotach,
I też jest to minus jakiś dodatkowy, bo poszły one na 2 lata. One widziały tylko jako roczne koszt 3-4 razy. Wydawaliśmy się, że to będzie im plus, progres jakiś, ale większość tych gołębi, gdy przycisło na 500 kak, wszystko się potraciło. A te roczne, lotowane, które były lotowane przez na 500, przeszły cały sezon lotowy oprócz maratonów, na 2 lata nie miały problemów, były minimalne straty. No i to też tak jakby to. Jest zupełnie całkowicie inne lotowanie. Całkowicie inaczej lotowane. No, jeśli chodzi o sezon młodych i o taką przyszłość później. Tak, na pewno im plus lotowanie młodymi, zaciemnianymi dla tych hodowców, którzy tylko lotują gołębiami młodymi. Kto pokłada nadzieję w lotach gołębi dorosłych i do nich się przykłada i ma w nich jakieś osiągnął wyniki, na pewno gołąb niezaciemniany, młody. Lepiej. Ale podkreślam, tak, jej jest nasze zdanie, ktoś może mieć inne. Oczywiście, dokładnie. Tak. Natomiast wracając już do tematu gołębi dorosłych, powiedziałeś, że temat względnie udany, tak powiedzmy, jak to przebiegało w oddziale? Z waszej perspektywy, z twojej perspektywy, czy te loty od początku, powiedzmy, układały się tak, jakbyście chcieli, sezon, można powiedzieć, bez żadnych przeszkód, czy jednak różne perturbacje w tym sezonie się pojawiały? Znaczy, tak jak już wspomniałem, nie, ten drugi lot to gołębie były cofnięte i bardzo słusznie, zarząd tu bardzo słusznie zrobił. Loty od pierwszego lotu wychodziły super. Procent był bardzo dobry. To już w ogóle, nawet po wszystkich maratonach, już po zakończeniu sezonu jest procent bez paru dziesiątych, 60% w konkursie. To nawet tam druga osoba to jest około 10%. Gorzej wynik w oddziele, ale mówię tak. A gołębie procent bardzo dobry, serie też były dobre. Przeważnie była seria między pierwszą a piątą w oddziele, nie? Chyba raz na cały sezon nie było tak, żeby seria nie była w najlepszej piątce wyników. Też te krótkie loty gdzieś dawniej one kulały, a teraz wręcz przeciwnie. 200-300 km. 300 km to teraz jest po prostu zawsze gołębie bardzo dobrze idą. Zaczynają siadać gdzieś zawsze szpicowo między pierwszym a 15 konkursem. I jak już zaczną, to już po prostu nie ma tych przerw. Nie ma tych przerw, jak gołębie zaczną siadać, to siadają, nie? No i nie ma to tak, że jak kiedyś, że siadną jeden gołąb na szpicy, drugi za 10 minut. Tu za 10 minut już musi być. Musi być 60 gołębi koszowanych, musi być 20 gołębi, nie? Zależy, czy lot pod wiatr, a szczególnie loty przy ładnej pogodzie w dziób, to właśnie te gołąbki się fajnie sprawowały. No i też w A-klasie wynik jest zadowalający. Tak jest. Możemy powiedzieć w zasadzie, jak, jeśli chodzi o te wyniki, jak to się ułożyło. Wynik w kategorii A 170, jeśli dobrze. No na ściągę spojrzę, 173 z groszem, to jest fajny. Tu kolega bardzo dobry też miał wynik, to jest, czego mu gratuluję, ze sekcji Dobczyce, dobrze mówię. A od was z oddziału mówisz? Tak, też fajny wynik miał, ale 173 to jest wynik też niezły wynik. Powiem, też było parę rocznych poza 50 i też fajny miał wynik, no ale roczne jak roczne nie są liczone do zespołu, do tego nie mogą tak być liczone. Jest, poza 50, tak. Tak, i to ten wynik jest taki zadowalający po prostu. Tak jest, a jeśli chodzi o końcówkę sezonu, bo tutaj mówiliśmy o tym początku i tak dalej, końcówkę sezonu koszowaliście też w tym roku i na ten lot dodatkowy okręgowy. Na Brukselę. Także wszędzie praktycznie braliście udział. Ile było lotów, to lotowaliście. Także tak. Można wyciągnąć wnioski, że lubicie lotować. Tak, no były koszowane gołąbki na Brukselę, z czego, tak jak powiem, poszła jedna samiczka, co w tamtym roku 50 czy 96 była najlepsza w B. To tam z filmiku koledzy hodowcy będą widzieć, z wcześniejszego filmiku. No i po prostu bardzo dobrze się spisała, bo przyszła 18 z groszami tam parę minut w konkursie. To nie był lot liczony do oddziału, to był lot liczony do okręgu, tam seria 5-3. Troszkę poszło takich leni za karę,
No to z różnym skutkiem, ale ta samiczka, co przyszła pierwsza, ta co w B była w tamtym roku, ona po prostu, wtedy konkurs w Brukseli, ten lot się nakrywał z pierwszym maratonem do oddziału, więc to troszkę było kłopotliwe. Z drugiego bardzo ciężkiego maratonu, ona była druga na gołębniku, bo 10 koszowaliśmy, 8 w konkursie było. I z 900 ostatniego Rejne też była pierwsza. To jest samiczka, co wszystkie maratony ma właśnie. Taka 5-letnia samiczka, to jest gołąb z tego rozpłodowca od Pawłowskiego, co we wcześniejszym filmie go prezentowaliśmy. Także tam hodowców odsyłam, nie? Tak jest. Za chwilę zresztą kilka gołębi lotowych zaprezentujemy, które jakby najwięcej w tym sezonie od siebie dały. Natomiast jeszcze jedno pytanie odnośnie prowadzenia hodowli i tak dalej. Czy jakieś zmiany wprowadzaliście względem tego, jak to wyglądało, załóżmy, w roku poprzednim? Powiem Ci tak, dobry samochód, no to jeździ dobrze, to się nie, ale jakieś kosmetyczne zmiany były. Firma Ladrup, którą cenimy bardzo, bardzo, jest produkty, uważam, pierwsza klasa. Wprowadziliśmy nowy produkt. Uważam, że troszkę za późno on weszedł na rynek, bo on weszedł gdzieś w kwietniu, ten 40 Flex. I zaczęliśmy go stosować. Jeszcze przed lotami ze dwa gołąbki, 2-3 miały problem ze zerwaniami skrzydeł. Ale pierwszy sezon podczas ciężkich lotów pod wiatr nie uszkodził się ani jeden gołąb, powiem Ci. I gołąbki naprawdę cisło czasami z lotów, jak to mówimy hodowcy. I gołąbki przychodziły tak jakby za przysłowiowej stodoły. Nie na sztywnych nogach, nie podpierały się na skrzydłach. To jest produkt do testu. Teraz całe pierzenie będzie stosowane i zimę, więc będzie można go już ocenić 100% na wiosnę przy pierwszych wypuszczeniach gołębi. No bo u nas gołębie gdzieś za tydzień, za dwa, zależy też od pogody, będą już zamknięte gdzieś do połowy marca. Tak jest. Moglibyśmy generalnie mówić o samych dobrych rzeczach, czyli że sezon był udany i tak dalej. Natomiast jak wiadomo, hodowla gołębi, praca z żywymi zwierzętami niesie ze sobą różne historie. Czy jakieś problemy w ogóle zdrowotne i tak dalej w sezonie się pojawiały, ewentualnie jak sobie z nimi radziliście? No bo czasem powiedzmy mała rzecz może w tym sezonie jakby dużo zmienić. Powiem tak, gdzieś zauważyliśmy od 2 lat, że od pierwszego do trzeciego lotu jest zagrożenie takie, że gdzieś gołębie łapią coś takiego, jak to nazwać, lekką niestrawność, zwracanie z wola. Zapalenie wola takie. Tak, takie zapalenie wola, coś. Wtedy już młodych nie ma w gniazdach ani nic, ale z rozmowy z kolegami zaprzyjaźnionymi z różnych oddziałów, gdzieś to krąży i ten tak zwany adenokor od doktora Myszkowskiego działa na to, ale tak jest to, że to jest dość oporne. Gdzieś to krąży, z 2 tygodnie czasami trzeba z tym walczyć, nie? Z tym walczyć. Po prostu pierwsze objawy są tego, że jak gołąb z nocy sprawdzi się go, zanim jeszcze się rozwidni rankiem, no to zostaje mu w wolu. Nie ma tego trawienia. To jest już delikatny alarm, że trzeba coś zadziałać i tu też proszę się nie zwieść, potrafi w niedzielę być najlepsza seria z lotu i w poniedziałek są takie gołąbki. No właśnie. No są takie gołąbki. Trzeba mieć to wszystko na uwadze. Na uwadze, ale tu jest taki później gość. Czwartek jest trochę za późno. Co to ma na uwadze? No i chodzi koło tego. Tata pilnuje. Tak, pilnuje to, on tu nie ma jakichś na skróty drogi. Jest to wszystko przynajmniej co 2, co 3 dni przepatrywane, zwłaszcza. A gołąbki dostały przed sezonem, po wykarmieniu młodych, dojrze impact, jak zwykle, nie standardowo, jak to już opowiadałem, przy karmieniu dostają impact termo plus hydrobalans, tam w tych odpowiednich proporcjach. No to po odstawieniu młodych dostały tam 3-4-dniową przepojkę takim adenokorem, nie, od tego, a tu niestety po drugim locie coś delikatnie, ale z rozmowy z hodowcami z oddziału było tego dość sporo u hodowców. Generalnie to myślę, że w większości oddziałów może się z nami nie zgodzą ci, którzy nas oglądają, ale nawet tak jak rozmawiam właśnie z hodowcami z różnych części Polski, to nie tylko tu na południu, w naszych stronach, tylko tak, w całej Polsce ten problem się przewija. Co najciekawsze, to jest problem, który tak naprawdę
tak systematycznie co rok na początku tych lotów, po tych dwóch, trzech lotach? Pojawia się, jest to gdzieś. Później już loty szły jak spłatka, nic się nie działo. Wiadomo, jak zwykle były używane często te preparaty ziołowe, Impact, Bronchomax, Termokontrol przy większych upałach w piątek. Tak, ale też jeśli chodzi o takie zabezpieczenie dodatkowe, to też korzystacie z innych produktów, czyli takich, które powiedzmy tam czy antybiotyków i tak dalej. To znaczy antybiotyki jeżeli chodzi przy lotowaniu w sezonie, to są ograniczone do minimum. Tu wiadomo, była sytuacja awaryjna, no to musimy zadziałać, nie? Bo nie ma czasu na zioła, nie? Jak już ten. Raz dostały w sezonie po pół tableteczki na rzęsistka, nie? Metronidazolu takiego dla ludzi. I bodajże raz na drogi oddechowe jakiś środek był użyty. I to jest tyle, bo uważam, że za częste narobi więcej szkód niż tego pożytku przyjdzie, nie? Tak jest, Grzesiek. Także teraz może zaprezentujemy sobie te najlepsze lotniki. Przejdziemy, żeby je pokazać. Kilka słów o nich powiesz. Później, jak je zaprezentujemy, tak żeby sobie to ułożyć chronologicznie, powiemy jeszcze trochę więcej o tych wynikach. A na koniec chciałbym parę słów od Ciebie usłyszeć na temat tego, jak teraz po sezonie ten okres będzie przebiegał i jak przebiega. Także przechodzimy do prezentacji gołębi. Zaczynamy nietypowo, bo od gołębia płowego. Tak. Także ja już jestem ciekaw, opowiadaj. To jest gołąb płowy. Jest to prezent dla naszej hodowli, a konkretnie dla taty. Przy wizycie u kolegi Ryszarda Pawłowskiego w Dzierżoniowie, samica z 17 roku, bardzo dobra samica lotowa, druga lotniczka oddziału, na 12 wkładań, 12 konkursów. Odbyło się 13 lotów, ale ona była tylko i aż na 12 lotach. No i ma komplet konkursów, nie? Bo ona też była na Brukseli, na tym dodatkowym, on był liczony tylko do okręgu, nie? Troszkę się spóźniła. Także można powiedzieć, że prezenty najlepiej. Tak, tak, tak. Taka samica pewna, zawsze z pincetek, z maratonów, gdzieś jest w konkursie druga, trzecia na gołębniku, tam piąta. Pewna samica, pewny gołąb, po prostu. Także teraz, korzystając z okazji, że nad nami trochę tu gołębie latają, to zapytam, czyli cały czas oblatujecie? Cały czas, jeszcze będą lecieć. Warunki sprzyjają, to nawet szkoda. Nawet szkoda tych gołębi tak trzymać, tak po ludzku, popatrzy się, siadnie się. Tu jest fajny teren, fajny, sprzyja, spokój, natura. Ale jastrząb jeszcze się nie interesuje, czy to jeszcze nie ten czas? Nawet nie, nawet teraz się uspokoiło. Uspokoiło się, nie bierze. Zresztą stara się tu wypuszczać te gołębie tak, żeby to było po południu albo z południa, żeby on już jakieś śniadanie sobie przetrącił. W cudzysłowiu wtedy nie atakuje gąbków. Także pierwszą mamy, idziemy do drugiej samicy. Teraz prezentujemy drugą samicę na gołębniku, a zarazem jest to gołąb, trzeci lotnik oddziału. Samica 6624. Jest to po samcu rozpłodowym, jest to imbred na finekę. Ojciec ma numer 324. We wcześniejszym filmiku był prezentowany, tak hodowców tam odsyłam. Jest to super rozpłodowy gołąb. Samiczka w tamtym roku miała 13 na 13 w C5 z groszami, a w tym roku 12 na 12 i z ostatniego lotu 900 km ponad rejne nie zrobiła. Dwa lata ma 25 konkursów. Jedno pudło przez dwa lata. Jedno tylko pudło. Jest to bardzo szybka samica. W tamtym roku siadała na szpicy z 500-ek. Pokażemy. Co samo sądzi wynik jej, nie? Że po prostu miała 5 w C. A zarazem była w tamtym roku też liczona do B, do drużyny B. Tak, ją prezentowaliśmy wtedy. Ale tak. Wtedy też chyba jej siostrę prezentowaliśmy. Dobrze mówię. Bo jej siostra też któraś, mówiłeś mi, że fajnie leci. Nie. To troszkę
To troszkę nie. To może pomyliłeś samiczko. Chyba z tego samego ojca. To jest co innego. To jest ta, co wygrała w B w tamtym roku, tak, no 53-96, a roczna bardzo dobrze leciała, jej półsiostra po tym samym samczyku. Tanie. O, teraz nam się ładnie prezentuje. Tam na aukcji będzie gołąbek i to wczesny gołąbek, bo wyszły dwa samczyki wiosenne. My samczykami nie lotujemy, jak wcześniej zaznaczyłem. Jeden zostaje dla nas, a drugi samczyk będzie na aukcji. Nakrapiany wyszedł, bo sam ona jest sparowana na samczyka rudego, nakrapianego. Jest to wnuk tego podstawowego samca naszego rozpłodowego. Na olimpijskiej obrączce 286, końcówka obrączki, podstawa hodowli. Tutaj mamy kolejnego gołąbka, samiczkę o numerach 1980. Jest to samiczka dwuletnia. Jest to prezent od naszego serdecznego i mojego kolegi hodowli z oddziału godów, Janusza Nielaby, którego serdecznie pozdrawiam. Janusza. Samiczka pochodzi z gołębi od wiosny. Matka jej u Janusza po 7 lotach była najlepszą lotniczką rejonu. Od strony, z tego co Janusz mi przekazał, to jest 100% wiosna i to jest samczyk z Leo Heremans, takiego samczyka 251 u wiosny, a z dołu ze samiczki z linii dzikiego. Nie? Tam będzie młodeczek po tej samiczce na aukcji. Samiczka siadała, no po prostu ona ma 11 konkursów na 13 wkładań. No. I to ma dobre konkursy. Z 500 kurczę była w piątce na oddział. Jak odpaliła przed 500-kami, to później to już gołąb był. Nie do zatrzymania, fajnie chodziła. Twardy gołąb, no jak dwuletni, to twardy gołąb. Z maratonów sobie radził. Z ciężkiego maratonu dwuletniego drugiego, co przykoszowanych 10 dwudniowego, ona była w konkursie po prostu piąta albo szósta. Przepraszam, jeżeli pomyliłem, ale dała radę. Naprawdę dwuletnie gołębie wtedy miały kłopot. Tak jest. Gołębie teraz jeszcze karmią młode. Tak, tak. W okresie pierzenia i chciałbym, żebyśmy zaprezentowali właśnie skrzydło. One jak dokarmiają. To na ten moment wygląda. 4 piórka do końca. Tak. Także one teraz karmią młode, zniosły drugie jajka. Tak, bo w tym roku zmieniliśmy troszkę ten cały cykl. Zawsze były dwa razy na jajkach. Przy drugich jajkach, jeżeli zaczęły schodzić z jajek, zostały rozłączone. Teraz jest to zrobione tak, że karmią po jednym młotku, zniosły drugie jajka. Podłożone są jajka sztuczne. Karmią razem, gdy zaczną po prostu z tych jajek schodzić, zostaną rozłączone i takie ostre główne pierzenie się zacznie. Bo widać, że to jednak wstrzymuje, a zobaczymy, może to chociaż nie miało to znaczenia, bo gołębie jak tylko były puszczane na dwie pary jajek, się dużo szybciej pierzyły, ale w sezonie nie było jakoś, żeby wypuszczały lotki. Większość lotniczek kończyło na dwóch lotkach jednym albo nawet nie miało wypierzone ani jednej. No ale wiesz, czym później się spierzy, tak będzie miała troszeczkę nowsze te pióra na sezon. No jest też taka teoria i tak też niektórzy hodowcy uważają. Według mnie to może ma jakieś znaczenie, no liczy się gołąb, forma i zdrowie. Tak. Tutaj mam do zaprezentowania samiczkę roczną. Druga lotniczka oddziału gołębi rocznych samiczek. 0,4 bodajże przegrała najlepszą lotniczkę, ale nie o to chodzi. Jest to samiczka, która 9 konkursów ma na 9 wkładań. Dwie pincetki, z pierwszej takiej ciężkiej pincetki w konkursie, później drugą nie wkładaliśmy ją pincetkę i na trzecią poszła, też była w konkursie. Jest to już troszkę też z innych gołąbków. Bardzo dobrze te gołębie gdzieś chyba się wprowadzą w naszą hodowlę. Są to gołąbki od z hodowcy z oddziału Limanowa 2 Ryszarda Murzyna. Jest to z gołąbków od strony samca, a jeżeli chodzi od strony samiczki, no to matka jest po gołębiach z Malborka od
Jacka Struzika. Jest to z gołębi Fabrów, z Nationala 655 i z Tysona. I z Tysona. Toś gołąb, powiem, szybki gołąb, ale też wytrzymały. Też nie załamywał się na lotach 500 pod wiatr. Potrafił wytrzymać i potrafił konkurs zrobić. I to nie jakiś taki na końcu, tylko w pierwszej połowie stawki gołębi. Ona ogólnie tyle, ile nerwowa. Razy była w kabinie, tak? Tyle razy konkursowała i to naprawdę przyszła bardzo, bardzo dobrze z takiej ciężkiej pierwszej 500, gdzie, powiem tak, gdzieś ten sezon był taki ciężki, bo do dziś nie przyszła samiczka z 2018 roku, która rok wcześniej, w 2022, miała wszystkie maratony. No, wszystkie maratony, no, ale to jest różnie, na drodze coś się może przydarzyć gołębiowi, a tu roczna dawała radę i po prostu, gdzie sezon był bardzo ciężki, pod wiatr, większość lotów. Jeszcze skrzydło zaprezentujemy na koniec. To jest samiczka, prezentuję samiczkę z 2018 roku. W tamtego roku najlepsza samiczka w B, 6 coś. Jest to prosto po samczyku od Ryszarda Pawłowskiego po rozpłodowym. Wcześniej hodowcy tam na wcześniejszym filmiku mogą zobaczyć dla zainteresowanych. Ona po prostu ma 9 konkursów, ale uczestniczyła też w locie Bruksela. On nie był liczony do oddziału i ona ma konkurs. Przyszła 18 parę minutek. Ma wszystkie maratony. Ma Lüneburg, 2 razy Lüneburg, raz Brukselę. Bo jak był pierwszy Lüneburg, no to ona poszła na Brukselę, nie? No i przyszła w konkursie w okręgu. Z drugiego Lüneburga dwudniowego była druga na gołębniku i z Reine ponad 900 km była pierwsza na gołębniku, nie? To jest samica po prostu skarb. Potrafi usiąść pierwsza, druga, trzecia z 300 i potrafi usiąść na szpicy z 700 i potrafi z 900 i z 300. To jest gołąb, uniwersal gołąb taki. O takie właśnie chodzi. O takie właśnie chodzi. Najlepiej jakby były same takie. Na co jest przykładem, że jej półsiostra właśnie też tak bardzo dobrze latała, no ale... Jeszcze jej skrzydło zaprezentujemy na koniec. Samiczka z 18 roku o numerze 5376. W tamtym roku w drużynie mistrza okręgu B. Ona ma 11 konkursów, jest tam czołowym lotnikiem oddziału, po prostu samica niezawodna na lotach 500, 300 i maratońskich. Potrafi i na szpicy usiąść i z 500, i 700, i z ten. Jest to z gołębi z Faraona, a z drugiej strony tam jest gołębie są z Brzydala, od Marka Czaski. Chciałbym zaprezentować samiczkę dwuletnią, 88-67. W tamtym roku była to druga roczna oddziału, w tym roku ma 10 konkursów. Czołowym lotnikiem jest oddziału. Z 500 była 2 razy pierwsza na gołębniku. Są to szpicowe konkursy z takich ciężkich. Chyba z trzeciej 500 była 4. czy 5. na gołębniku. Też szpicowo. I trochę pomogła w tym roku do tej serii. Tak. Jest. Zwłaszcza gdy ciężkie loty, ale jest to gołąb dwuletni, więc liczę, że on jeszcze na 3 lata będzie lepszy z maratonów. Z 500 no to wybitnie leciała. Pierwsza, czwarta. Na gołębniku, tak. Ale to były pierwsza, to były na pewno konkursy w piątce. W piątce oddziału. Tam też pewnie będzie młody po niej na aukcji.
Tu jest samiczka roczna o numerach 830. To jest gołąbek, który na 5 wkładań miał 5 konkursów. Z ciężkiej tej pincetki przyszła pierwsza na gołębniku jako roczna, a 12. To jest z tych rudych gołębi właśnie. To jest wnuczka tej super rudej, a prawnuczka rudego, nie? No i później ona została już wycofana z lotów, bo po prostu to była samica spoza 50, a widać było, że pokazuje zdolności szybkościowe, ma charakter po prostu. Pierwsza była z 300. I raz była tutaj pierwsza z 300 na gołębniku, jak tutaj mi podpowiada z boku. Na gołębniku też, nie? To już gołąb się po prostu pokazywał mocno, a po prostu nie można go było typować ani nic, był spoza 50, więc wycofaliśmy. Przepiękną komarę. Już macie dosyć dużo, więc. Tak. Wiecie, że jest szansa, że za rok ona powinna to udowodnić. Tak, nie? To jest właśnie dowód na to, co mówię. To jest prawnuczka tego rudego na olimpijskiej obrączce 286. No, to jest już czwarte pokolenie, czy jakoś tak. Tu mamy do zaprezentowania młotka o numerach 1655 0442 z oddziału Mielec od kolegi Marka Wojnarskiego. Tak jak wcześniej wspominaliśmy już to we wcześniejszej fazie filmiku, jest to gołąb po gołębiach od strony samczyka, po gołębiach od braci Łepuch, Imbred Jules, a od strony samiczki Marcel Albrecht, nie? Ciekawy młodeczek, bo my lotowaliśmy 3 razy, nie zaciemnialiśmy młodych, 3 razy w kabinie były na locie konkursowym. On był pierwszy i drugi na oddział. W trzecim locie przypóźnił troszkę za konkursem i później ten młodek przychorował, więc go wycofaliśmy z lotów, no i po naradzie wycofaliśmy się z lotowania gołębiami młodymi. Po prostu na ten sezon. Właśnie jeszcze jego skrzydło pokażemy. No i on z tych 2 lotów miał 1,04 koeficjent, no ale z 2, nie z 3. Oby była samica teraz. Tak, no widzisz. Tutaj wyrokowałeś, że tak, ale tu mi się wydaje, że tata dobrze wyrokuje, że to jest samica. Ja nawet się nie kłócę, bo ja jestem cienki w tym. Także Grzesiek, teraz tak jak zapowiadaliśmy, kilka słów na temat wyników. W tym sezonie wiadomo, jesteśmy przed weryfikacjami i tak dalej, więc na ten moment jakby oficjalnie nic nie możemy powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o oddział w tym sezonie, jak to wyglądało w ogóle? Oddział przyzwoicie, a nawet bym powiedział, że dobrze. Skorzystam ze ściągi, bo głowa jest zawodna. No, mistrz Open obroniony 50-10, wicemistrz całości 10. No bo wiadomo, nie, my tam ilościowo gołębiami około 60 na spisie. Na maratony przeważnie. Na jeden tylko daliśmy więcej gołąbków, na tak, u nas jest seria 10-5. Tu jest wicemistrz. W GMP też mistrz oczywiście oddziału, bo 1840 wynik z groszem. Będzie to bardzo dobry też wynik na okręg, gdzieś w granicach 4-5 miejsca w okręgu. Inter, super wynik. Inter, podeprę się tu ściągą, po prostu. Inter mistrzostwo 397, przepraszam, z groszami, ale taką ciekawostka tu, z 15 konkursów mamy 200, a z samego maratonu z 3 konkursów mamy też około prawie 200. No i tak, tu jest niedosyt, tu jest nasza troszkę kula u nogi, taka mała, żeby to nie było wszystko tak kolorowo. No, ale też jest to wynik zdecydowanie najlepszy. Procent, tak jak wspomniałem, odbicia gdzieś koło 60% z całego sezonu, jest to wynik też super. Druga osoba gdzieś tam koło 50% miała w oddziele. Jest to przewaga dość spora. No, zespół lotników też jest w miarę, korzystając tu ze ściągi, no to 12 konkursów, 11, 10, 9, 9, 9. W sumie
z 50 najlepszych 10 gołębi ma w sumie 104 konkursy. Mi się wydaje, że nie ma się czego powstydzić. Fajny wynik. Fajny wynik jest to. I też to, i też to. I tam w tym jest ta roczna też, już się załapała ta 7-5-4, 9-9 konkursów. Tak jest. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, na temat wyników okręgowych i tak dalej, no na razie nic nie powiemy, bo, tak, to, bo nie wiemy po prostu. Tak, tak. Weryfikacja musi przejść, także dopiero wszystko się... Tak, tak, Radziu, to są na pewno niezłe wyniki, bo w GMP tam w granicach 4-5 w okręgu będzie, w Inter też. 4-5 w A około tam 10-8 przodownika, w B troszkę słabszy wynik w tym roku, 20 któryś przodownik, to jest na tej stronie twoje wyniki, one się delikatnie będą różnić, w C pierwszy, drugi przodownik to będzie GMP, to na skalę Polski, tak jak mówimy, to jest około tam 40-40 któryś przodownik. No i w Inter jest bardzo fajny wynik. Oczywiście na temat... podpierasz się tutaj wynikami z mojej gołębie, więc tak, też nie wszystkie oddziały. Nie wszystkie, to na pewno, to mówię, to tam chociaż jak... z waszego okręgu to w zasadzie chyba tak, tam tak, jakieś pojedyncze oddziały nie są. Tak, tak, na temat, na skalę Polski, no to tam w Inter to tam pokazuje 19 przodownik, no to liczę, że tam może obsuwa niech będzie tam o jakieś 5-10 pozycji, nie? Nie więcej, nie? No jest to tak w miarę czołowa, nie? Czołówka, nie? Może nie taka ścisła, ale nie ma się czego powstydzić tutaj. Sezon był wymagający i po prostu gołębie, liczę, dały radę. Także Grzesiek, teraz kilka słów na koniec. Kilka słów na temat tego, w jakim okresie wasza hodowla się znajduje. Wspominaliśmy, że gołębie jeszcze kończą karmić młode. Zresztą te młode, które też będą dostępne na aukcji, o której za chwilę parę słów powiemy. Jaka teraz sytuacja? Kończą młode, mają jajka. Tak. Po sezonie lotowym od razu zostały połączone, czy jakaś przerwa była? Nie, no jeżeli po prostu dzień, dwa, trzy było przerwy, nie ma w tym jakiejś takiej apteki, zostały połączone, naniosły jajeczka, po prostu tak to było porozkładane i po rozpłodzie, i po gołębniku lotowym, żeby karmiły po jednym. Gdy młode gdzieś miało około 2 tygodni, naniosły drugie jajka, zostały podłożone sztuczne. Teraz kończą dokarmiać gdzieś za tydzień, będą te młotki, tydzień, 10 dni, będą do przełożenia już młotki. Po tych wszystkich najlepszych lotowych będzie jeden lub dwa na aukcji, zależy czy tam się wydarzył młody, bo może z niektórych par był jeden tylko. No i też będzie tam też po tych najlepszych topowych rozpłodowcach. Nawet będzie młodek po tym z wcześniejszych materiałów, tam co mówi, omawialiśmy po tym gołębiu od Klumpa z 2008 roku. Jesteśmy zadowoleni, bo jeszcze w tym roku nawet do lotu są młotki po nim i ten po Finekę tak zwanym 324 tam będą młode, po rudym prosto, po tym zwanym rudym na olimpijskiej obrączce będzie gołąbek, tylko jak dobrze kojarzę, to niebieski to jest gołąbek. Tak jest. A powiedz mi, Grzesiek, teraz jak zakończyliście sezon lotowy, rozumiem, że co, kuracji żadnych już nie robiliście, ewentualnie na jajkach te gołębie coś dostawały? I jaki teraz jest plan właśnie, jeśli chodzi o karmienie i o suplementację? Plan jest, Radku, taki. Gołąbki, tak jak mówiliśmy, dokarmiają, to ten młode na razie są w tym jeszcze gołębniku młodym. Później za jakiś czas one też według pci zostaną rozdzielone. Od tej niedzieli zacznie się tak zwana kuracja prozdrowotna. To jest z tej firmy, to już powtarzam po raz kolejny, to jest z tej firmy Ladrup. Dostaną taką kurację, najpierw dwutygodniowo detoks, nefrotox, później 2 tygodnie impact, 2 tygodnie bronchomax i po prostu, i później 5 dni mytek. Jest to długo, ale to są wszystko preparaty stricte ziołowe, nie? Zauważyłem w tamtym roku, że po podaniu przez dwutygodniowym tego detoksu i nefrotoksu potężnie to działa prozdrowotnie na gołębie. Puch zrzucają niesamowicie, gołębie pierzą się super. No i po prostu jest tak. I jeszcze jedno, gołąbki będą teraz też badane, prawdopodobnie we wtorek będą badane gołąbki przez weterynarza
po prostu jedziemy, jedzie ja albo szwagier pojedzie, albo razem pojedziemy, zależy kto będzie dał rady na badanie gołąbku. Będą robione posiewy, no wiadomo, z wola, z klaoki, z dróg oddechowych. Czyli teraz nic w ciemno jakby nie planujecie? Nie, 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 teraz nic nie dajemy. Gdyby coś wyszło, a po konsultacji, po antybiogramie i po konsultacji z weterynarzem, to raczej będziemy, bo tu nie widzę, żeby coś tam wyszło, jakieś nie wiadomo co, bo widać po kale, jak gołębie się czują i w ogóle po wyglądzie, po zrzucaniu puchu, po odchodach, no to będzie to dopiero zapodane gdzieś koniec grudnia, początek stycznia, nie? No i tak, i też, no, mieszanka oczywiście, tak jak to nic się nie zmieniło, nie powiem tu jakichś, Ameryki nie odkryję, mieszanka z Flornasa mistrzów pierzeniowa, dodatki te co zawsze z Ladrobiu, tam bardzo dużo idzie w okresie pierzenia, biotyna, cynk plus dermobalans, 4-5 razy na karmę, obsypujemy to sproszkowaną pokrzywą, albo zmieszanymi ziołami, diaro, koksy, myko. To jest Centrum Zdrowia, tak? Centrum Zdrowia, tak. Robimy sobie sami, też wiesz, robimy sobie sami pyłek kwiatowy, Rafał mi tam podpowiedział w jaki sposób. Robimy sobie propolis, robimy sobie, ja to nazywam, zupka z buraka, taka prozdrowotna, bomba witaminowa, burak, cebula, czosnek, ocet winny w odpowiednich proporcjach, też to dostają raz, witamina D3 dwa razy, no i minerały. No oczywiście wiadomo, cały czas grit i plus do tego jeszcze Dolfo spierzenie. No i tak te gołąbki sobie jakby spędzą. Na razie jesteśmy w takim momencie, że w zasadzie no, wszystko wygląda w hodowli ok, więc nie ma jakby co asekuracyjnie podawać czegoś, czekacie po prostu na te badania. I tak. Jakby w całym sezonie. Tak, w całym sezonie tak to wygląda, z jednym wyjątkiem takim, tak jak mówiliśmy, czy jak nie mówi, to mówię teraz, że na jajkach dostają gołębie trichonidazol, narzęsistka. No i to jest takie tyle, no bo po drugim, trzecim locie to wiadomo, to co to wcześniej omawialiśmy, no to nie było profilaktycznie, tylko coś zaczęło delikatnie się dziać z tym trawieniem, no to został podany lek. No i raz w ciemno tam pod pół tableteczki na to, raz na drogi oddechowe. No i tyle, bo gołąb w formie jest ten zdrowy, widzimy, że trenuje dobrze i ten, więc po co go napychać jakokolwiek zbędną chemią. Tak jest. Także za dziś serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Pozdrawiam wszystkich hodowców i szczególnie chciałbym pozdrowić panią Magdę z Ladrobiu, latała. Dziękuję. Także kilka słów Grzesiek powiedział na temat aukcji. Ja również serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Gołębi młodych nie prezentowaliśmy, natomiast wszystkie zdjęcia dostępne są będą na stronie. Zdjęcia są naturalne, rodowody również będą dostępne. Młode moglibyśmy prezentować, natomiast większość z nich to są dopiero takie młode, powiedzmy teraz na wyjściu, więc za wiele o nich nie powiemy, na zdjęciach doskonale je widać. Część gołąbków jest polotowym, lotowych gołębiak. Prawie każdy jeden albo dwa będą po wszystkich najlepszych lotnikach, plus jeszcze najlepsze rozpłodowce, ewentualnie ich dzieci na linie. Będą tam fajne gołąbki na baka, 17, po prostu na linie też. Taka sama śmietanka, można powiedzieć w cudzysłowie, żeby coś z tego można było uchować dla siebie. Tak jest, także jeszcze raz wszystkich pozdrawiamy serdecznie i dobry lot. Pozdrawiam, na razie, do widzenia.